Panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. Ja powtórzę, to rzeczywiście dobrze, że Donald Tusk obudził się, że rząd się obudził i zauważył, że polskie społeczeństwo jest biedne i Polaków nie stać na drogie podręczniki. Ale to trzeba powtórzyć, że próbujecie rozwiązać problemy, które sami stworzyliście. Już od 2008 roku, 2009 roku mówimy, że te zmiany w ustawie o systemie oświaty nie służą dzieciom, nie służą edukacji, służą lobby wydawniczemu. A dzisiaj udajecie, że te problemy chcecie rozwiązać. I w jaki sposób? No taki, że przymuszacie nas do tego, żeby dyskutować na temat złej, na kolanie przygotowanej, nieudanej propozycji, w zasadzie za którą kryje się więcej pytań niż odpowiedzi. To pytanie, które ja powtórzę, które dzisiaj już padło, czy ten podręcznik istnieje, czy to jest podręcznik, który został przygotowany dla polskich dzieci, które są na emigracji, który w zasadzie nie jest dostosowany do polskich programów, do polskiej podstawy programowej. Jest pytanie, kto będzie płacił za ten eksperyment, kiedy okaże się we wrześniu, że ten podręcznik jest zły, że rodzice mają do wyboru zły, darmowy podręcznik bądź dobry i płatny. Kto za ten eksperyment będzie płacił dosłownie i w przenośni? Ja powiem na koniec, cieszę się i wyrażam zadowolenie, że wszystkie kluby mają świadomość, że polskim rodzinom trzeba pomóc, że nie mogą płacić podatku takiego oświatowego, edukacyjnego, związanego z drogimi podręcznikami. Ale też proszę tutaj ministerstwo o przyjęcie do wiadomości tych wszystkich uwag krytycznych, bo jesteśmy, mam nadzieję, wszyscy szczerze zatroskani nad stanem polskiej edukacji, nad drogimi podręcznikami. Ale nie wolno znowuż eksperymentować na polskich dzieciach, pani na polskich poseł, rodzicach dziękuję, i na polskiej szkole. Dziękuję bardzo. Zadawane pytania.